Dobra. Ja mam pytanie. Mówię, czy chcemy żartem. kontynuować dzisiaj, czy może chcemy zrobić już na dzisiaj pas yy, i wrócimy do tego za tydzień? Zrobimy sobie jeszcze sesję feedbacku. Nie yy, ja wiem, że krótko, ale z drugiej strony zrobiliśmy całkiem fajne rzeczy. Tak Minało w miarę tr... szybko, żeśmy je zrobili. Minęły trzy godziny, kochanie. Znaczy ja wiem, ale to tak w miarę, w miarę tak jedna po drugiej się działy. Tam nie było żadnego stop, nie? Mm, tak. No, to chyba dobrze, nie? Nie, no raczej, ja będę mógł też lepiej przemyśleć kolejne kroki, które Wy podejmiecie. Tak, przyznaję bezbicia, nie jestem gotowy na Waszą kreatywność w tym momencie. Na nasze przejmowanie helpdesków i tak taksówek. Dokładnie, więc ja myślę, że, że e, to jest moment, który możemy na dzisiaj zakończyć. No Czy wszyscy są z tym ok? Tak. Tak, ja myślę, że to dobry moment. No. Mhm. Ci, którzy są w Polsce, będą mogli się normalnie jutro wstać do pracy. Eee, ci, którzy są w UK, też będą mogli. którzy mają w... bank holiday, więc nie muszą wstawać do pracy. No. Aż... Ci, którzy są w Stanach, też mają jutro bank holiday, więc też nie muszą iść do pracy. A ja nie muszę jeszcze przez dwa i pół miesiąca iść do pracy. Cool. I, I dalej ci za to I płacą. Tak I tak mi płacą, i tak mi płacą. Elegancja Francja. Tak. To jest, to jest tak zwane wygrać życie pod tym kątem. No. E, dobrze. To co? E, no to przejdziemy do rozdania punktów doświadczenia. E, mhm. Okej, okay. otóż e, Wolsung jest e, druga edycja, jest bardzo specyficznym systemem, ponieważ e, w tym systemie po sesji dostaje się jeden punkt rozwoju. Koniec. Każdy dostaje po jednym punkcie rozwoju. Nic więcej. Nic mniej. Mhm. Jest to zakładka XP. Mhm. O, faktycznie. Mhm. I tam jest napisane dokładnie: Akcja kosztuje 2 punkty, cecha gadżetu już 1. E, chyba, że jest to bonus, kosztuje 2. Atrybut kosztuje 3 punkty, cecha rasowa kosztuje 2 punkty, sojusznik kosztuje 2 punkty i moc kosztuje 2 punkty. Co? So, tak naprawdę, jeśli nie chcecie jakoś specjalnie rozwijać swoich gadżetów, na przykład teraz, to może po prostu trzymać. Dodatkowo każdy dostaje osiągnięcie. I to jest ten moment, w którym chciałbym od was usłyszeć, co fajnego waszej postaci zrobiłem na tej sesji. Co może się nadać na osiągnięcie. Zrobiłem Golema. Golema ja To Nie starszy. był Golem. To nie był golem, to był ożywiony posąg. Ale owszem, powstrzymałeś ożywiony posąg ratując ludzi dookoła. I jaka z tego nauka płynie? Taka, żeby Znam dało się na ją rzezi, później rzezi, na sesjach wykorzystać. Pojedynczo. Przepraszam, pojedynczo możecie? Znam się na e... rzeźbiarstwie. E... Ja powiedziałem, że, że taka, żeby można ją było na sesjach później wykorzystać. Rzeźbiarstwo no. może się nie przydać. Tak, Wiem plus jeden do historii sztuki. Ożywioną materią? Wiem, jak walczyć z nietypowym przeciwnikiem. Albo wiesz, jak bronić ludzi przed przed atakami. przykład. Okej. Bo tutaj wiesz, to to, że walczyliście z tym, że jest jedno, ale waszym celem było obronić ludzi, tak? Którzy tam byli. W jakiś tam pośredni sposób. Żeby nie pokonać, tylko nie unieruchomiłeś, tak naprawdę, nie? Byście unieruchomili go. Taki był cel. Czyli. Unieruchomiłem e, ożywiony posąg bogini Satri, więc wiem, jak bronić ludzi. Przed atakami posągów. Nie no, nie będę tego zawężać, ale tak. Myślę, że to jest fajne osiągnięcie. E, ale ty u mnie pisałeś to? Nie, pisałem tak, to w czy... zaznaczniku. Aha, okej. Okay. Eee... Już ci wklejam. Tak powinien teraz nie wyglądać osiągnięcie napisane. Dobra. Aniacz? Nie się nic nie wkleiło. Ja się zastanawiam, czy na przykład coś w stylu, że przyzwałam i opanowałam mojego duchowego sługę. Hmm. Czy to coś zmieni? Wiesz co, nie, bo tam nie robiłaś testu żadnego. To jest bardziej się tego, co kiedy robiłaś mm -hmm. testy i one były związane. okej, okay. dobra, no to. E, no to wydobyłam informację poprzez bycie Aha. przekonującą. Okej. Okay. Z kogo? Dlaczego? E, z. O tych z tych rodzin w czteropiętrowej kamienicy, mhm. czyli przekonałam, albo tego... czy chodzi o przesłuchiwanie tego lepiej przesł... przesłuchiwanie gnoma? Osiągnięcie masz jedno, a to jest, mhm. to moment, w moment, mamy, którym się zastanawiamy, to twoja postać zrobiła, że zasługuje na to, że wypisać jako osiągnięcie. Praktycznie rodziny wybrzmią mało ciekawie. E przekonanie faktycznie g, ten dekańskiego yy, boże, nie terrorysty, Świega? tylko rebelianta. Rebelianta, no. Yy, aby ci wyjawił jakąś informacje, więc wiesz jak Okej. Okay. i co z tego e... wiemy. Więc wiem jak wydobyć informacje? Sekrety od... Yy... Rodaków. Od ludzi? Od, od, od wrogich? tak. Okej. Okay. Yy, jakich wrogich? Słyszałem. Nie, 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 okej. Okay. Od rodaków. Uh -huh. Może. No, myślę, że to jest wystarczająco, bo od ludzi no to byłoby dość szeroko. Uh -huh. A to w zasadzie jedno i drugie, tak jakby pod to podchodzi. Uh -huh. Co dzisiaj robimy? w części. Przekonałem takiej skarabi aby by wyjawił mi sekret, więc wiem jak wydobywać informacje rodaków. O, trochę długo wyszło, ale jest ok. Ok, się, Czemu mi już coś nie wkleiło? Mi się wkleiło. Tak, ale właśnie czemu się Uriwila nie wkleiło? Pewnie dlatego, że Uriwila teraz hmm. siedzi na tym polu i on je no. okay. nie nadpisuje. okej. przy być ma jest tylko. Napisałeś sobie, na byłeś byś, sam, to pisz sobie sam, dobra. Erinski. <grym> Weston Smith. E, no, wydaje mi się, że ja tutaj to mo moje pole do popisu to było pilotowanie pojazdu z zamkniętymi oczami. <grym> Więc pilotowałem podjazd hmm. podążając za energię humaniczną, więc wiem jak prowadzić pościg. Hmm. Wydaje mi się, że bardziej jak kierować się instynktami. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Co Co dzieje? Się nie dzieje? mam pojęcia. Wyłączyła się kamerka Ryski. Nie Okej. Okay. Nie mam pojęcia więc wiem jak podążać za instynktami, wykorzystywać tak. instynkt o, tak, albo tak, obydwoje będziemy wiedzieli o co chodzi myślę w jednym i drugim wypadku, brzmi dobrze okej okay. mhm. okej, okay. no to co to, to jest tyle, jeśli chodzi o rozwój przejdźmy więc do feedbacku, jak wam się podobała sesja w ogóle bardzo, bardzo tak solidna. Popłakałem się ze śmiechu. <głos> <głos> A to już jest zasługa Anki. Si, si. To mówię, mówię o całokształcie. Nie, bardzo, bardzo fajnie mi się grało, bardzo tam początek o, o tyle wydawało mi się, że akurat urwałeś nam RPGowanie w najlepszym momencie czyli w momencie kiedy postacie siadają zaczynają jeść i wtedy zaczynają coś do siebie mówić mhm. i odgrywać swoje role i w tym momencie akurat to przyspieszyłeś, ale poza tym wydaje mi się, że było w miarę płynnie gdzieś ta akcja cały czas była wartka i dopiero na samym końcu gdzieś tam żeśmy rozbili się o co, co by tu dalej zrobić. Natomiast przez te ładne trzy godziny było cały czas uh -huh. jak dla mnie super. Okej. Okay. Cisza. Przecież się wstydzą powiedzieć, co myślą. Nie no, wiesz, no, nie, nie, jak zawsze się bardzo podobała twoja sesja. Poza tym, że wiesz, mechaniki, mechaniki nie znam. I to jest, wiesz, to coś, co mnie powstrzymuje jeszcze, ale tak, mhm. to, tak samo jak na numerze, wiesz, rozpędzi się. Tak, znaczy ja tutaj właśnie widzę, że z mechaniką jest chwilowo jeszcze, nie jest tak płynnie, jak bym chciał, ale z drugiej strony ja też tą mechanikę się uczę po drodze. To nie jest tak, przy numerze że prowadzę numerę, to prowadziłem już niejedną kampanię, tak, w tą, tą, ten system i mam po prostu oklepane na pamięć te zasady. Tutaj uczę się tego od nowa, plus te zasady mogą się po drodze jeszcze zmieniać. co może być zabawne. Mm, bo, bo nie będziemy próbowali wprowadzić jakoś te zmiany na naszej gry. <laughs> Czyli w mechanice. Ale czy wydaje się, że to wszystko w miarę działa ok? Jest to zrozumiałe dla Was? Jak tak te parę w pierwszych mieliście? Co? Anka przytakuje. Raczej infrared... tak? Znaczy jak dla mnie dla mnie jest, jest zrozumiałe. Jeżeli czegoś nie wiem, to, to zazwyczaj od razu pytam. Natomiast po, po tam paru sesjach jest to, jest to w miarę ogarnialskie. Mm. To znaczy tak, dla mnie to jest cały czas coś takiego, że na razie jestem na etapie, że pytam, czy ja mogę zrobić to, zamiast wiedzieć, co mogę zrobić i, mm. e, i, i czego w tym momencie użyć, więc to przypuszczam, że właśnie chwilkę potrwa i potem już będzie lepiej. Natomiast mega mi się tutaj podoba to, że właśnie wybieramy sobie, w jaki sposób chcemy to zrobić i trzeba, y, trzeba mieć jakiś pomysł. I tak hmm. samo te karty, że mm -hmm. musimy coś wymyślić. Tak. To jest Co użyć, jest tak? ważne, e, karty, poza tym, że karty e, mogą odwołać się do was, do waszej postaci, karty mogą też prowadzić jakiś element, jakiś przedmiot na scenę na przykład, nie? Bo to nie jest zawsze tak, że to musi być. Ten. Tak, to wspominałeś ostatnio, że hmm. to może być właśnie, nie wiem, butelka whisky dla kurażu. Tak, tak. Hmm. Patrzę właśnie, to jest zapisane tak, jak jest zapisane. Ja myślę, czy nie, nie wrzucić wam tutaj w kartę postaci tego, co jest w podręczniku całego tego opisu. Bo jest to skrócone, nie? czy znaczy, teraz się zastanawiam, czy jak mam e, kiera, no nie? i potrzebujemy zdobyć jakiś przedmiot od, tego, od tych przodków. I mam kier, który daje mi kontakt z ludźmi czynu. Mm -hmm. Czy mógłbym za tą kartę wynająć sobie niziołka tak. złodzieja? Tak. E, to by otworzyło test, e, w którym ten wynajęty złodziej niziołek po, po wysłuchaniu waszych instrukcji, by udało mu się, bądź nie udało zdobyć tego przedmiotu. Yy, I tak, ale tak jak najbardziej. Okay. Mam pomysł. Jak się z tym poradzić. Mm. Trudno, to jest, to jest ten moment, właśnie, który, jest, że nie znacie jeszcze mechaniki, więc nie, nie pomyślałeś w takiej stesji, że możesz tak z tego skorzystać. Ja w sumie też o tym nie pomyślałem. A teraz tak, to, to jest zajebisty pomysł idealnie wolsungowy filmowy, tak? Że, że trzeba ty no. się babrał sam w, w kradzież jakichś przedmiotów. Ja wynajmę kogoś, żeby to zdobył. Piękne. No, naprawdę. I właśnie to jest. No to już co my musimy zrobić. Na Dobra, ja mam, dobra. zanotuj, nie... proszę, zanotuj. Żebyśmy później nie zapomnieli i nie zaczęli główkować od zera. Na łączni zioła złodzieja, ten. Ale. po że będzie o karty. A to że za każdą sesją się przerasłowuje karty? No oczywiście. Come Skończyliśmy sesję. Odrzucamy możemy karty. Możemy ten też teraz, zanim jeszcze zaczniemy? E, nie. Demet. No, Demet. No, Już rozdałem pedekli. Czy... Świeżo, to jest szansa. Każdy będzie miał coś podobnego na pewno mógł wymyślić swoją kartą. Ja mam kontakty w półświatku, więc to też pozwala nam wynająć złodzieja. No. Pod... A Eryński ma... Kontakty z naukowcami. To nam nie bardzo pomoże. Jasne. Naukowca łodzieja. No nie, z tego co przeczytałem, tak czy inaczej. Trzy, trzy karty jest dość duża szansa, że dostanę kiera. A jak nie, to mogę sobie przerzucić po prostu mhm. karty znowu. Tak, ale co też zobaczymy, nie? Na razie gramy w karty otwarte, więc tam widzę co macie. Wy też możecie chyba zobaczyć, co ja mam na ręce tak naprawdę? Mhm. Wiesz co, nie, nie tak. sprawdzałam. Mhm. Ja też nie sprawdzałem, tak naprawdę podglądałem tylko wtedy, kiedy tak. mieliście możliwość użycia karty i chciałem ewentualnie podpowiadać, aczkolwiek będę to ograniczał z czasem, aż w ogóle przestanę wam mówić, co możecie, czego nie możecie z kartami zrobić, bo mhm. sami powinniście już to wiedzieć. Ale no. póki będą problemy, będę starał się pomagać. W tak, generalnie tworzenie elementów, tworzenie postaci, które są na scenie na przykład, żeby skorzystać z ich pomocy, to jest, to jest jak najbardziej to, co yy, karty robią często no ale trochę się to zmieniło jest akurat, po... hmm? no to jest akurat wiesz coś co, coś, co na przykład w tym momencie Okej okay, już wiem co zrobić na no, i teraz już mniej więcej mam dodatkowy ten e, dodatkowe zrozumienie dla no to tak. nam się jeszcze to zrozumienie będzie poszerzało i poszerzało, nie? I jak, jak troszeczkę się obędziemy w tym, co możemy robić i jak, jak bardzo brawurowo możemy robić, to prawdopodobnie jeszcze zyskamy 50 innych pomysłów na to, co, co, co jeszcze można z tego mm. systemu wyciągnąć, Jep. Zdecydowanie tak. No jak już teraz jeździ autem z zamkniętymi oczami, to brawura, z brawurą nie będzie problemu. <grym> ja z nim do samochodu Rób. nie wsiadam. <grym> <Z nim. grym> Tak. E, trzeba też pamiętać właśnie, że macie po swoje poziomy bogactwa, jeśli e, chcecie, ja wam mogę wam wkleić na e, privie, co te poziomy bogactwa dawały dokładnie, jakie macie dostęp do takich przedmiotów, jakiego typu jedzenia, etc. Ale generalnie bogactwo mm -hmm. na jeden to już jest postać bogata, tak? To nie jest jakiś tam e, mieszczuch, który może tam ledwo coś tam pieniądze, tylko jest postać bogata, po prostu już bogata. Bo, like, nie, nie jest tak, że nie stać was na jakieś pierdolety, kupie i tak dalej, typu biedno muzeum. Hmm. To po prostu będę starał się w przyszłości też podkreślać takie rzeczy, ale to, to właśnie o to chodzi, że nie musicie się martwić o takie najprostsze potrzeby, tak? W ten sposób. Mhm. Tak samo jak ekwipunek, nie musicie mi deklarować za każdym razem, macie jakąś broń, na przykład, etc. No okej, okay. Wesson Smith ma swój rewolwer, tak? Eee, ale to nie jest, nie jest jako gadżet, on nie jest zapisany chyba na Twojej karcie, nie? No. Nie, on po prostu jesteś. Nie a, Nie. w ogóle zapomnieliśmy Miałem. o Twoim. Czemu. Zapomnieliśmy o Twoim. Y, twoim zaklęciu. Kontrola maszyn z zasięgu wzroku. Drugie. Które? Drugie, czekaj. Na końcu samym. No, jetpack. Mm -hmm, by... miał... tak, 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 tak. tak. Ja pamiętałem, natomiast jakby gdzieś tam w, w całym tym ferworze stwierdziłem, że jeżeli, nie, nie było jeszcze podjęta decyzja, czy wszyscy się pakujemy do automobila, czy nie. Więc jak już się do niego wpakowałem, to już odrzuciłem tą opcję. Jasne, no, wiesz. No, porawa. Po prostu w trakcie, w trakcie pościgu jak najbardziej jetpack mógł tutaj dać ci dodatkową kostkę, nie? Dodatkoły dodatkowy sukces? Okej. Okay. To, to nie był... wiedziałem. Okej. Okay. Mhm. Mm no, dlatego o tym mówię właśnie. No, tak no, wydawało no, mi się. Przepraszam. Mów, mów. Zbiegać po schodach. No, w samym mm. Tak. Tak. E, więc. No o takich to... rzeczy się jeszcze nauczymy. Stworzyłeś swoją postać niedawno, tak, grałeś ją pierwszy raz. E, więc no, siłą rzeczy możesz tam parę rzeczy nie pamiętać, bo ta ta postaci zbędziła parę razy po drodze jeszcze, e, zanim ją stworzyliśmy pierwszy raz. Mhm. So like, zapamiętałeś głównie akcent postaci. <noise> Który jest po prostu mistrzowski. E, bo podoba mi się, że każda z tych postaci jest jakoś sposób kolorowa. E, widać sobie jakiś e, pomysł gracza na tą postać i to jest bardzo fajne. I jasne, troll jest po prostu trollem z so. Taki powinien być patrol wojownik, nie? No ja się starałem, wiesz co, tak myślałem przez, przez kilka ładnych dni. Jak tu akcent szkocki? I tak dalej, ale nie mogę wymyślić jeszcze dobrego, żeby... Jakbyśmy po angielsku grali, nie ma najmniejszego problemu. Mhm. Mm I wiesz, i te słowa szko szkockiej i tak dalej, mógłbym w to wpleść. Po polsku mm -hmm. nie mam na to pomysłu. co, po prostu... W... Ze śląskim akcentem graj. <grym> <grym> Boże, nie, żadnych śląskich akcentów. Ja nawet nie wiem, jaki jest dokładnie śląski akcent, nie, nie kojarzę. Nie goduj. To bardziej dla ogre by pasowało. <grymne> Przepraszam. Tak, więc generalnie, e... <grymne> Diabeł ci powie tak z Zagłębia. Tander, ja, ja przypominam wielokrotnie, że owszem, jestem ślądzakiem z Zagłębia. Mój y, dziadek był w wermachcie, a mój przysiadek był powstańcem śląskim. <grymne> E, tak, e, jakby nie było. W każdym bądź razie tak, e, więc wydaje mi się, że wasze postacie będą się ładnie rozwijać, będziecie też na pewno lepiej łapać, jak będziecie mieli ochotę napisać jakieś historie swoich postaci, to czemu? Nie? Okay. Będzie mi łatwiej później wykorzystać przeciwko wam. Znaczy, do, do, do swojej sesji kolejnej. <słyska> 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 no dobra. Mm -hmm. Coś, coś myślę. Tak, a czy wiesz, to nie jest tak, że no, tam, to tam to... bogato to rozpisywać. Możecie spokojnie rozwijać swoje osiągnięcie ewentualnie motywację swojej postaci, tak? Bo co prawda wiem, jak jest Shanti. Eee, wiem, jak jest Wyszonym, Hamshi eee, jest dla mnie taką trochę niewiadomą, bo to niby kasa łowa potworów, nie? Ale tutaj coś więcej. Szczerze powiedziawszy, to nie. On jest dość prostym trolem. Przyszedł z tych... Yy, gór. No, na szkockie to dużo powiedziane, że góry. Tak. Do większego miasta. Za pieniędzmi i jedzeniem. No. I tylko tyle. Tak naprawdę, no, w sumie 12 lat, jak mam, to może moi. Moi rodzice jeszcze żyją, ale przecież wiem, że już niedługo. Hmm. Trzeba będzie im pomóc. A, czy jest rodzina jakaś, który jest tutaj e, troll, który się starzeje, która trzeba będzie pomóc odejść? Dobrze, dobrze. Dlatego chcę potworów, nie? Hmm. Tak, widzisz, no to są rzeczy, które mi zawsze w, w przyszłości pomogą. Eee, najpierw to założyłem na początku trzy zahaczki, które każdy z Was próbował jakoś tam wyłapać w jakiś sposób. Eee, na pewno ten kongres technologiczny się jakieś tam przewinie w przyszłości. Eee, czy inne rzeczy, to już zobaczymy, bo to będzie zależało dużo od Was. No jak podejmiecie tropy. Całą y Jak podejmiecie te tropy, to jak najbardziej będziemy mogli zrobić z tego sesję. Ląca. Więc to jest. Jak już wprost, bo teraz w sumie chyba mogę powiedzieć, że to wprost, o, o co chodzi, nie? Mam nadzieję, że to nie psuje nikomu niczego. No, więc w przyszłym tygodniu będziecie chcieli zjedzić konserwatywne towarzystwo magów, tak? przyłać ducha, żeby się dogadać z nimi, etc. Oraz dowiedzieć się więcej na temat tego, co jak, dlaczego, kim jest pan X i, i czemu do cholery jasny chciał, żeby ten y, gnom y, ożywił ten posąg, tak? Mhm, mm tak. Okej. Okay. Ja myślę, że chyba wszystko już wiem. Czy wy macie jakieś pytania do mnie jeszcze, ewentualnie? Mm -mm. Nie. Uu, jakiś feedback do mnie? Wnosi sesji? Chyba już powiedziano. Hmm. No, Renski powiedział. Reszta niekoniecznie, ale rozumiem, że po prostu nie są przyzwyczajeni do mówienia o tym, co się działo na sesji, czy im się podobało, czy nie. Jak to, jak to powinno być. Już, już, już po numerze wiesz, że nie, nie ten. Tak, ja wiem. Ty jesteś tym, tym cichym, któremu wszystko, wszystko podoba. <laughs> ja O tylu lat nie grałem, a teraz mam dwie sesje, wiesz, <laughs> no, tak? Tak, i wiecznie głodny. Ej, ja od... już nie jestem wiecznie głodny, Thunder, przestań. Teraz to Ryński bierze ten, tego głodnego. No. <głosy> <głosy> Cały tak. czas <coś> mnie oskarżają. <noise> tak, Anka się przywiesiła. Ja myślę, że mam jakiś feedback do ciebie, ale... Yy... Chyba... Okej. Okay. Też, szczerze ty grywasz ostatnio jeszcze, Aniu, nie? Czy już nie? Co? Z czym? Gdzie? RPG, Czy już nie grasz ostatnio? ostatnio nie. Okej. Okay. Ostatni raz z wami grałam. Jezus Maria. Okay. I w Sylwestra. Tak, wydaje, to wychodziło. Okej, okay. dobrze. To moi drodzy, dzięki wielki wszystkim za wpadnięcie na nasz stream. Zapis pojawi się na YouTube w ciągu najbliższych <głos> dwóch <głos> miesięcy. Kawę! <Kameł. głos> Będę cię motywował. Intensywnie. Nie ma co motywować, to jest po prostu upierdliwe przeklikiwanie i, i renderowanie, czego mi się nigdy nie chce robić. Eee, ale postaram się, żeby było jak najszybciej, żeby nie wpaść w takie zaległości, jak z kampanią numerową I co? Zapraszam standardowo we wtorek na Numenere i za tydzień na Wolsunga, który odbędzie się po, po tej samej porze jak teraz. Póki mamy pandemię, będziemy korzystać. Eee, si. Tak. A potem, jak coś się zmieni, to będziemy myśleć. Dobra. Dobranoc. Powiedział diabeł. Pa, pa, pa.